Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na film, w którym będę Wam polecać krótkie książki, to znaczy takie do maksymalnie 300 stron. Ja taki film nagrywałam już około 2 lata temu i myślałam, że to będzie taka moja seria, ponieważ ja bardzo lubię czytać krótkie książki, bo dla mnie to jest pewna forma naprawdę wielkiego talentu, żeby na małej liczbie stron zawrzeć niesamowicie dobrą historię. Dlatego ja takie książki sobie bardzo cenię. No i właśnie kiedyś sobie taki film nagrałam i tak jak wspomniałam, myślałam, że to będzie taka seria, która się będzie pojawiać na moim kanale co jakiś czas, ale potem widziałam, że już chyba każdy możliwy booktuber taki film nagrał, więc jest to trochę bez sensu, bo już jednak to ze mną się nie będzie kojarzyć, dlatego zrezygnowałam z systematyczności, jeżeli chodzi o ten film. Natomiast po tych 2 latach znowu uzbierało mi się kilka takich książek poniżej 300 stron, które chciałabym Wam pokazać i bardzo gorąco polecić. Tak więc jeżeli również cenicie sobie takie krótkie, zwięzłe, ale niesamowicie dobre historie, to zapraszam do oglądania. Nie mogłabym nie zacząć od absolutnego hitu i bestsellera ostatnich kilku miesięcy, a jest to książka Wrony Petry Dworakowej. To jest książka zaskakująco tak bardzo dobrze przyjęta u nas w Polsce, ponieważ jest to czeska autorka, a wydaje mi się, że czeska literatura nie jest u nas aż tak popularna, natomiast rzeczywiście Wrony odbiły się bardzo szerokim echem i uważam, że słusznie, bo jest to fenomenalna książka, zdecydowanie top tego roku jak dla mnie i myślę, że również dla wielu innych booktuberów, u których o tej książce mogliście usłyszeć. A jest to historia 12-letniej Basi i jej matki, a w zasadzie całej rodziny, natomiast perspektywa tutaj jest właśnie przedstawiona ze strony Basi, jak również ze strony jej matki. I mamy tutaj taką z pozoru bardzo, bardzo zwyczajną 4-osobową rodzinę, 2 dzieci i 2 rodziców. Z zewnątrz absolutnie nikt nie mógł powiedzieć, że coś złego w tej rodzinie się dzieje, a jednak okazuje się, że występuje tam przemoc domowa, ale taka przemoc niedosłowna, to znaczy nie ma jakiegoś bicia, upokarzania, znęcania się, a jest przemoc psychiczna, ponieważ Basia jest wiecznie porównywana do swojej starszej siostry Kasi. Wszystko, co Basia robi, jest gorsze, mniej ważne niż to, co robi Kasia. Wszystkie jej osiągnięcia, tak jak na przykład konkursy plastyczne, ponieważ Basia bardzo lubi rysować i osiąga w tym pierwsze sukcesy, to wszystko to, szczególnie przez jej matkę, jest bardzo właśnie sprowadzane do takiego poziomu, że no przecież Kasia też pięknie rysuje i to nawet ładniej, bo na przykład nie wyjeżdża za linię, kiedy koloruje jakieś obrazki. Generalnie Basia jest taką bardzo typową dorastającą nastolatką. Ona nie jest złym dzieckiem, nie robi nic źle, nie robi tego celowo, ale czasem jak po prostu każdemu dziecku zdarzy jej się nie pozmywać po sobie naczyń, czy też, nie wiem, nie domyć naczyń, bo jeszcze nie wie, jak to do końca robić. Zdarzy jej się może odezwać do rodziców nie tak, jak rodzice by sobie tego życzyli. Natomiast nie jest to nic, co wybiega poza jakiekolwiek normy każdego normalnego dorastającego dziecka. A wszystko to sprowadzane jest do takiej rangi, jakby Basia za każdym razem, właściwie z każdym swoim oddechem, popełniała jakieś niewiarygodnie olbrzymie przestępstwo i po prostu jest zganiona przez swoją matkę na każdym kroku. Ale to nie tylko taka właśnie przemoc werbalna i takie bardzo mocne obniżanie poczucia własnej wartości Basi, ale też fakt, że kiedy matka już twierdzi, że nie radzi sobie z zachowaniem Basi, to woła na pomoc swojego męża. No a tą pomocą jest po prostu bicie Basi pasem. To znaczy, kiedy matka już krzykami nie daje rady, to mówi do swojego męża, aby ten coś z tym zrobił, a to po prostu zazwyczaj już kończy się biciem Basi pasem. Także jest to naprawdę okropna książka. Troszkę może momentami taka przerysowana, taka aż za bardzo dosadna i dosłowna, ale wydaje mi się, że to właśnie pokazuje perspektywę 12-letniej dziewczynki, to jak ona to widzi i jak ogromną wagę mają dla niej te wydarzenia. Zresztą dla każdego by miały, więc zupełnie nic w tym dziwnego. Książka niezwykle przejmująca, spłakałam się na niej straszliwie, chyba na żadnej książce nigdy w życiu nie płakałam tak bardzo jak na tej. Też dlatego, że jest to książka bardzo prawdziwa, bo jest to coś, myślę, bardzo powszechnego, co dzieje się w bardzo, bardzo wielu normalnych rodzinach, o których, tak jak wspomniałam na początku, nikt nic złego z zewnątrz by nie powiedział, a jednak jak widać, te złe rzeczy również za zamkniętymi drzwiami się dzieją. Także bardzo Wam tę książkę polecam, zdecydowanie zasługuje na tę popularność, którą otrzymała. Kolejna książka, którą chciałabym Wam polecić, to Teres Bowman i Utonęła. W poprzedniej edycji tego mojego filmu, myślę, że gdzieś tu nad moją głową już na początku pojawił Wam się odnośnik, także jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie tamten film. Tam polecałam tę drugą, czyli pierwszą książkę Teres Bowman, która wyszła w Polsce i którą ja przeczytałam i totalnie się w niej zakochałam. Utonęła wyszła jako trzecia w Polsce, natomiast chronologicznie jest to pierwsza książka tej autorki, jest to jej debiut. I jak na debiut, jest to naprawdę absolutnie rewelacyjna książka. Ona swoją fabułą przypomina troszkę książkę Marie Aubert Dorośli. Ona jest bardzo też popularna w Polsce, więc jest duża szansa, że wiecie, o czym ta książka jest, albo że nawet ją czytaliście. To również jest historia dwójki sióstr i takich bardzo toksycznych, bardzo złych relacji właśnie między siostrami. Akcja tutaj rozgrywa się w domku nad jeziorem i właśnie to, co jest według mnie najważniejsze w tej książce i to, co nadaje jej cały taki klimat i co ten klimat buduje, to są opisy przyrody, bo tutaj fabuła nie jest aż tak ważna, chociaż ona oczywiście jest ważna, ale to, co tę fabułę bardzo podbija i bardzo uzupełnia, to są właśnie te opisy przyrody,
które współgrają z tym, co dzieje się w warstwie fabularnej. Także jest to naprawdę świetny zabieg i te opisy są absolutnie rewelacyjne. Tutaj mamy taki bardzo mocno wybijający się motyw znany z obrazu Ofelia, ale też główna bohaterka po prostu botaniką się interesuje, więc ona te kwiaty ma gdzieś tam dookoła tego domku, jakieś storczyki, nie storczyki. To jest naprawdę rewelacyjna książka właśnie w tej warstwie językowej, w warstwie takich opisów, budowania nastroju i właśnie dzięki temu się tak bardzo według mnie wyróżnia. Dla mnie jest to druga najlepsza książka po tej drugiej, a już niebawem, bo na początku 2023 roku w Polsce wyjdzie kolejna książka Teres Bowman, czyli Andromeda. Bardzo czekam, bardzo nie mogę się doczekać, a jeżeli Wy też czekacie, to w międzyczasie polecam właśnie przeczytać Utonęła. Kolejne dwie książki to coś z literatury faktu. I mam tutaj przede wszystkim eseje Rebeki Solnit, Matka Wszystkich Pytań. Rebeka Solnit jest bardzo znaną feministką, ona właśnie bardzo często w swoich esejach porusza taką tematykę feministyczną, równości praw kobiet, ale też osób czarnoskórych, mniejszości narodowych, mniejszości seksualnych, generalnie wszystkie takie bardzo ważne społeczne tematy. Akurat w tym zbiorze przedstawia najróżniejsze formy opresji, jakim poddawane są kobiety. No i jak widzicie, mam tutaj masę ciekawych fragmentów zaznaczonych. Od razu dodam, że może to nie jest taka książka bardzo odkrywcza dla osób, które w tym temacie są no już zaznajomione, które w tym temacie siedzą, gdzieś tam czytają o tym, to może nie będzie to coś bardzo odkrywczego, ale jednak można tutaj kilka ciekawych myśli znaleźć. I na przykład mamy informację o teście Bechdela, bodajże, o ile dobrze pamiętam. Jest to taki test, który sprawdza, na ile scen w ilu filmach, kiedy mamy tylko kobiety przedstawione, te kobiety rozmawiają o czymś innym niż mężczyźni. I wyniki tego testu są naprawdę zatrważające. Także to jest jedna z takich rzeczy kulturowych, które mnie bardzo w tej książce poruszyły, ale oczywiście mamy też tutaj znacznie poważniejsze tematy, takie jak macierzyństwo i to, jak postrzegane są w społeczeństwie kobiety, które świadomie nie chcą mieć dzieci, przemoc seksualna, napastowanie seksualne, te wszystkie tematy oczywiście tutaj są poruszone. Jest to bardzo ważna książka, bardzo ważne eseje, także jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo polecam przeczytać. Można sobie dawkować, nie trzeba czytać na raz, ale naprawdę myślę, że można wiele różnych przemyśleń po tej książce mieć. I druga książka, jeżeli chodzi o literaturę faktu, to jest taka mini biografia, a raczej taki może zbiór wspomnień, Sigrid Nunes na temat Susan Sontag. Jest to książka wydana nakładem wydawnictwa Pauza, Sempre Susan. Sigrid Nunes to jest autorka Przyjaciela. Ja uwielbiam tę książkę, dlatego też zdecydowałam się sięgnąć po literaturę faktu, która wyszła spod jej pióra, mimo że o samej Susan Sontag tak wiele wcale nie wiem. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że Sigrid Nunes przez jakiś czas była partnerką syna Sontag i te dwie kobiety mieszkały ze sobą, więc jest to też takie ciekawe spojrzenie na to, jakim człowiekiem była Susan Sontag. Poza tym, że oczywiście była feministką, aktywistką, świetną eseistką, no to właśnie również to, jaką była matką, jaką była potencjalną teściową, nie wiem nawet jak to ująć, ale wiecie, jaką była kobietą tak prywatnie i jak również chciała być postrzegana, jak się kreowała. Oczywiście jest to książka za cienka, żeby traktować ją jako jakąś pełną biografię, czy w ogóle coś na kształt biografii, ale właśnie jako takie uzupełnienie czegoś obszerniejszego, jako taką ciekawostkę, zbiór wspomnień, myślę, że sprawdzi się naprawdę bardzo dobrze, czyta się to również świetnie, tak więc jeżeli interesujecie się postacią Susan Sontag, albo mieliście okazję czytać taką biografię, która jakiś czas temu właśnie wyszła na polskim rynku, taką dość grubą, i chcielibyście sobie ją uzupełnić o jakieś takie bardziej może prywatne przemyślenia, no to Sempre Susan bardzo gorąco również polecam. Książka, która może nie zachwyciła mnie aż tak bardzo, natomiast wiem, że może spodobać się wielu osobom i wiem, że wielu osobom już się spodobała, to książka Zanim wystygnie kawa. Jest to bardzo, bardzo znana książka tutaj w tym naszym książkowym świecie, wydaje mi się. I słusznie, bo na pewno jest warta uwagi. Jest to opowieść o takiej starej, wieloletniej kawiarni w Tokio. Kawiarni, co do której krąży taka legenda, że kiedy się do niej przyjdzie, to można przenieść się w czasie. Ale żeby w czasie się przenieść, to trzeba przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad. Jedną z nich jest ta tytułowa, czyli trzeba wrócić do teraźniejszości, zanim wystygnie nam kawa, którą podała nam kelnerka. Ale również to, co mnie zaciekawiło najbardziej i zaintrygowało i w ogóle skłoniło do sięgnięcia po tę książkę, to to, że wracając do przeszłości, nie można wpłynąć na teraźniejszość. To znaczy, cokolwiek byśmy zrobili, cokolwiek byśmy powiedzieli, to i tak wydarzenia potoczą się tak, że ostatecznie doprowadzą do tego, co znamy z teraźniejszości. Także absolutnie nie możemy mieć na nic wpływu. Natomiast możemy jeszcze raz spotkać się na przykład z ukochaną osobą, możemy się pożegnać z kimś, kogo więcej nie zobaczymy w naszym życiu. Możemy wrócić do jakiegoś wydarzenia albo do jakiegoś etapu w życiu, które było dla nas ważne. No i to właśnie było dla mnie bardzo ciekawe, z jakich powodów ludzie będą się decydowali na te podróże w przeszłość. Mamy tutaj historię dwóch sióstr, które nie miały ze sobą najlepszych relacji. Mamy historię pewnego starszego małżeństwa, gdzie jeden z małżonków zaczyna chorować na demencję. Mamy historię dziewczyny, która przed laty pozwoliła wyjechać swojemu chłopakowi, no i nigdy nie przekonała się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby on jednak został. Ale też taki mały plot twist na koniec. Mamy również historię jednej z kelnerek tej kawiarni i to była dla mnie najciekawsza historia.
ale o tej książce też już mówiłam w jakimś reading vlogu, o ile pamiętam, i też na pewno w podsumowaniu chyba z sierpnia, także nie będę się tutaj rozgadywać, ale myślę, że wielu osobom ta książka może się spodobać, szczególnie jeżeli lubicie japońską literaturę, taką bardzo delikatną, bardzo troszkę oniryczną, taką z nutką realizmu magicznego, niedosłowną, niedosadną, coś właśnie takiego bardzo, bardzo delikatnego. I dwie ostatnie książki to w zasadzie coś, co przeczytałam dopiero niedawno, bo jedną z tych książek, ale o niej powiem na końcu, dopiero co skończyłam czytać, dosłownie tego dnia, kiedy nagrywam ten film. Natomiast Przemieszczenie, bo właśnie o tej książce chciałabym Wam teraz odpowiedzieć, skończyłam tuż przed tą kolejną. Przemieszczenie to jest przede wszystkim książka przepięknie wydana i tym skusiła mnie w pierwszej kolejności, bo jest to książka stylizowana na ukraiński paszport. No i ona tak naprawdę z daleka wygląda tak, że można ją faktycznie z tym paszportem pomylić. Oczywiście no, formatowo jest troszkę większa od paszportu, natomiast gdyby gdzieś z daleka mignąć tą książką komuś przed oczami, to myślę, że można by było się pomylić. A dlaczego ta książka jest stylizowana na paszport? Ano dlatego, że opowiada historię Darii, która w wieku 8 lat wyemigrowała ze swoją rodziną z Ukrainy do Hiszpanii. I ta historia rozpoczyna się w momencie, gdy odbiera hiszpański paszport, ale żeby zdobyć hiszpańskie obywatelstwo, to jednocześnie musi się zrzec tego ukraińskiego. I zaczynają się takie rozważania głównej bohaterki o tym, czym właściwie jest tożsamość narodowa. Czy ona w ogóle przynależy do jakiegokolwiek kraju, skoro została właśnie pozbawiona tej swojej ukraińskiej tożsamości, a jednocześnie nie czuje się w pełni Hiszpanką. Bardzo, bardzo przejmująca książka, taka jednocześnie bardzo dojrzała, bardzo inteligentna, mimo tego, że sama autorka, jak i główna bohaterka mają 20 kilka lat, więc to są bardzo młode kobiety. Jest to na pewno po części historia autobiograficzna Margarety Jakowenko, ponieważ ona miała podobne doświadczenie jak właśnie bohaterka, którą umieściła w swojej powieści, a w zasadzie takiej mini powieści. No i tak jak wspomniałam, jest to historia o poszukiwaniu własnej tożsamości, o poszukiwaniu domu i tak naprawdę jakiegoś miejsca, do którego by się przynależało, ale też taka opowieść o upadku ZSRR, o tym, jak wyglądało jej dzieciństwo właśnie w kraju, który tak naprawdę dopiero kiedy główna bohaterka się rodziła, istniał od kilku miesięcy. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bardzo przejmująca, bardzo trudna, ale jednocześnie pełna takich naprawdę bystrych i trawnych przemyśleń. Myślę, że to będzie jedna też z moich ulubionych książek tego roku, a naprawdę jest cieniutka i nie zajmie Wam dużo czasu, także jeżeli czujecie się chociaż troszeczkę zaintrygowani, no to bardzo, bardzo polecam spróbować przeczytać. I ostatnia już książka w tym zestawieniu, której nie mam fizycznie, ponieważ czytałam ją w formie e-booka, to jest to samo wydawnictwo, czyli wydawnictwo Artrage i książka Nigdy, 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 tutaj gdzieś obok mnie na pewno teraz wyświetliła się okładka. To z kolei jest historia, to jest w ogóle norweska literatura, co już samo w sobie dla mnie jest naprawdę dużym znakiem jakości, bo ja ostatnio, myślę, że w tym roku, a może też w końcówce poprzedniego, zakochuję się w takiej literaturze skandynawskiej i bardzo mocno ona do mnie trafia. I tutaj mamy historię kobiety, która od dziecka, tak naprawdę od zawsze wie, że nigdy nie chce zostać matką i to w ogóle nie jest kwestia jakichś jej złych doświadczeń z własnymi rodzicami, po prostu nie czuje takiej potrzeby i nie chce mieć dzieci. I jest w tym od początku szczera, to znaczy ma swojego partnera wieloletniego, tam od 8 lat chyba jest w związku i od samego początku była z nim szczera w tej kwestii, mówiła mu, że ona nie chce mieć dzieci, on się na to zgodził, ale w momencie trwania akcji w tej książce ma 35 lat i zaczyna odczuwać bardzo silną presję społeczną na to, żeby jednak to dziecko miała, mimo tego, że ona jest przekonana o tym, że tego dziecka mieć nie chce i nie żałuje tej decyzji w żadnym momencie. To jednak jest to właśnie książka pełna takich przemyśleń o tym, jak oczekuje tego od nas społeczeństwo i jak często ludzie decydują się na dzieci nie dlatego, że sami czują taką wewnętrzną potrzebę i sami tego chcą, ale właśnie dlatego, że takie mają wobec nas oczekiwania inni ludzie. No i tutaj autorka bardzo dobrze punktuje takie właśnie typowe argumenty, no ale przecież kto ci poda na starość szklankę wody, no ale przecież jest, nie wiem, niż demograficzny i tak dalej. I bohaterka właśnie wszystkie takie teksty bardzo dobrze ripostuje, naprawdę świetnie się to czyta. W tej książce też jest naprawdę masa trafnych przemyśleń, tak naprawdę co drugi fragment można sobie zaznaczyć gdzieś tam i później do niego wracać, bo jest no po prostu tak dobry. Ale jednocześnie jest to książka, co ważne również, która nie piętnuje macierzyństwa, bo wiele bohaterek w tej książce decyduje się właśnie na bycie matkami. Mamy również męskich bohaterów, którzy bardzo pragną zostać ojcami i jakby to też jest tutaj w porządku, więc nie ma tutaj takiego podziału na to, co jest lepsze, co jest gorsze i ta książka też pokazuje, że po prostu w kwestii posiadania potomstwa nie ma jakby złych decyzji, to znaczy żadna decyzja nie jest lepsza od drugiej, o ile jest to wyłącznie nasza świadoma decyzja, która przecież nikogo nie krzywdzi. Naprawdę rewelacja, bardzo, bardzo gorąco Wam tę książkę polecam i ona też na pewno znajdzie się w topce tego roku. Także jak widzicie, naprawdę odkryłam nowe, rewelacyjne dla mnie wydawnictwo, bo przeczytałam dopiero dwie książki, a obydwie naprawdę niesamowicie mi się podobały. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Tak więc to są te książki, które dzisiaj Wam polecałam, plus ta jedna Nigdy, 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 której nie mam w formie papierowej. Gdybym miała wybrać top 3, gdybyście mieli wybrać sobie tylko 3 książki z tego zestawienia, to ja polecam przede wszystkim Wrony, Przemieszczenie, no i właśnie Nigdy, Nigdy, Nigdy. Zachęcam również do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym polecam Wam krótkie książki. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki polecałam wtedy, no to koniecznie tam zajrzyjcie. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym.
Cześć.